Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sobie w Euro Trucka zagramy. Jak zresztą widzicie, zrobiłem sobie rameczkę, tu moje zdjęcia astronomiczne sobie wyświetlam, żeby sobie nastrój po pracy umilić. Tu mamy kometę na przykład New Wise. Ładnie zrobiono. Tu mamy drogę mleczną, ale dobra, miejsce oto. Euro Truck Simulator. Na Linuxie. No, niestety dzisiaj nie będzie muzyczki z Radia Trixie, bo coś się stało, że radio nam kucykowe siadło na dupie. Ciekawe, czy to rozwiążą. Fajna ta muzyka idzie, a szkoda, żeby to radio przestało działać. Dobra. O, nowa ciężarówka. Dobra, włączymy sobie radio. Radio Proton? Co to jest? A, bo zapomniałem, że ja na nowo instalowałem wszystko. Lubię program pierwszy polskiego radia. Gdzie są to moje ulubione stacje? Antyradio. Tok FM nie lubię, to jakieś cholera wie co to jest. A gdzie jest to moje ulubione? Radio Szczecin. Nie, no tego nie będę słuchał. Na pewno RMF Max. Polskie Radio Katowice. O. Jedziemy. Jeszcze mnie kaszel męczy. Coś do końca nie wyzdrowiałem. Co to? O, zapomniałem. Volvo ulepszone do maksa. I z naczepą. Przenosimy się do kabiny. Ulepszona kabina. Mamy różne dodatki. Szkoda, że ten browaru nie można wpierdolić, ale mamy tablet, laptopa, otuszkę Eurotraka. Sobie zakupiłem pakiet modów. Nowa ciężarówka, bo potrzebowałem czegoś mocniejszego. Ostatnio poprawili coś w sterowniku graficznym i gra chodzi lepiej. Mam 60 obecnie FPS-ów. Wiecie jak osiągnąć 60 FPS-ów w Eurotracku? Wyłączcie synchronizację pionową. Będzie może gra się wydawać, że się troszeczkę odrobinkę tnie, ale ja parę niezłych jeszcze rzeczy robię w tle na komputerze, więc tutaj i dziewiątka zapierdala na maksa. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości.
Człowieku, moją ciężarówką to biorę wszystkich, jak leci. Jak stoimy z przejazdem? No do Roztocka jedziemy. A jedziemy dokładnie z Katowic. Tędy, pyk, 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 pyk. Więc ten kawałek wam pokażę, jak ta lata, ta ciężarówka nowa. Chłopie! Co za typ. Mamy 496 litrów paliwa, więc spokojnie wystarczy. Gra chodzi bardzo płynnie. Wam może się wydawać, że się tnie odrobinę, ale to jest tylko takie poglądowe, bo OBS chodzi też w tle i przechwytuje obraz. No niestety, nie wiem kiedy AMD wyda oficjalną aplikację do kart graficznych na Linuxa, ale jest, było ponadmienione, że ona się pojawi. I tak jest ze sterownikami do płyt głównych i całego sprzętu komputera lepiej, niż było w 2012 roku. A osoby siedzące na Linuxie niech sobie przypomną, jak było w roku 2005. Tragedia. Teraz jest o wiele lepiej. I grać się da. Bardzo płynnie się tą kobyłą jedzie. Pomyśleć, że Mini Cooper tyle może ciągnąć. Normalnie ciężarówki mogą jechać 90, więc mogliby zdjąć ten ogranicznik z 80 i przestawić go na 90, bo ja mam tutaj ogranicznik ustawiony w grze na 90. Mogę go wyłączyć, zapierdzielę 140, ale już wtedy kontrola nad ciężarówką jest trudniejsza. Niektórzy ludzie na YouTubie się mnie pytali w komentarzach, dlaczego wybrałem i9 10900 bez K, bez możliwości podkręcania. To już odpowiem wam wszystkim. Wybrałem i9 10900 bez K dlatego, że ja i tak nie będę podkręcał tego procesora, a jest mi to niepotrzebne. Bo na Linuxie nie chcę, nie będę podkręcał niczego. Tam system sam wszystkim zarządza. A do tego i9 jest wystarczająco szybka. I tak się rozpędza do 5,200 GHz. Więc na cholerę mi więcej. Druga kwestia. A bo ten i7, coś tam, 8 rdzeni, 16 wątków, czy tam ileś to lepsze i tak dalej. No tak, bez układu graficznego, ale weźcie pod uwagę, że jak wam pierdolnie karta graficzna, to jeżeli macie procesor z wbudowanym układem graficznym, to macie o tyle dobrze, że jeszcze wam zostaje ten układ graficzny. A jak wam pierdolnie karta i nie macie układu graficznego, to leżycie i nie możecie z komputera korzystać. A nie wierzę, że wszyscy macie karty graficzne jakieś stare. Powiem wam tak, tyle co ja widzę wyprzedających się kart na Allegro, to głowa mała.
I niektóre chodzą za dosłownie 2 złote. Na przykład wczoraj o 4 rano w pracy, jak byłem, znaczy dzisiaj, znalazłem Nvidia Quadro 4000 za 2,50. Więc naprawdę, ludzie, nie piszcie mi w komentarzach pod procesorem moim i dziewiątką 10900 dziesiątej generacji, że ja jestem jakimś, kurde, nie wiem, tłukiem i tak dalej, że ja się nie znam na procesorach, bo tak naprawdę to wy się do jasnej cholery nie znacie. Wy niby takie jesteście Einsteiny i fizyki podkręcania komputera, a większość z was składa komputer na odpierdol, gniecie piny w procesorach niesamowicie. Czy wy wiecie w ogóle, ludzie, że przed rozpoczęciem składania procesora powinniście rozładować ładunek antystateczny z ciała? Większość osób tego nawet nie wie, bierze się za składanie. Więc nie piszcie komuś czegoś, czego o nim po prostu nie wiecie. Bo gdybym szczerze robił sprawę w sądzie każdej osobie za byle dupę, co mi pisze, to ja bym już 15 milionów miał na koncie z tego tytułu. Ja pewne durne komentarze to po prostu usuwam, bo nawet mi się czytać ich nie chce. Naprawdę, ludzie, ja rozumiem, że niektórzy są cwaniakami przed klawiaturą. To jest zrozumiałe. Ale jakbyście się spotkali ze mną w realnym życiu, to już na pewno byście tego nie powiedzieli, co napisaliście. Bo strach by wam nie pozwolił. Ja jestem tolerancyjny na różne komentarze i tak dalej, więc nic nie będę wyciągał z tego wniosków. Ale nie, naprawdę, niektórych durne komentarze na moim kanale to po prostu mnie śmieszą. O, bo ty jesteś taki i taki, bo ty się nie znasz na komputerach. Sorry, chłopie, ale skoro ja się nie znam na komputerach, to jakim cudem złożyłem maszynę za 6,5 tysiąca? Gdzie sam procesor kosztował i dziewiątka 1750 zł. A już nie wspomnę o reszcie komponentów. No niestety. No. To jest taka uwaga do moich widzów i też do innych, którzy oglądają mój kanał, że jak czegoś po prostu nie rozumiecie, to nie piszcie, bo w moich filmach jest ukryty przekaz. Tylko osoby, które po prostu umieją myśleć, go odszyfrują. A ja nigdy nie podkręcałem procesorów, bo dla mnie jest to nielogiczne posunięcie. Pamiętajcie, że jak wam pierdolnie bateria w BIOSie, to wszystkie ustawienia podkręcania procesora zostaną usunięte. I może być tak, że procesor wam stanie okoniem. Ja mam Intela i9 10900 ze zintegrowanym układem, bo ja po prostu założyłem od razu z góry, że w razie czego, jak mi pieprznie układ graficzny, to co ja zrobię? Wy myślicie, że ja mam pieniądze od razu, żeby wyskoczyć z nową kartą graficzną, bo zaraz ktoś powie: a, bo chłopie, bo złożyłeś za 6,5 tysiąca komputer, to wiesz, bo ciebie stać. Tak? Tylko nikt z was nie pomyśli, że żeby złożyć ten komputer za 6,5 tysiąca, to ja musiałem ile ciężko pracować w pracy. Ja musiałem bynajmniej 2,5 roku zachrzaniać im ostro w robocie, żeby sobie poodkładać. Co miesiąc odkładałem sobie po 500 zł. Kiedy nie mogłem, to nie odkładałem. Ale jak już odłożyłem, to pojechałem, zamówiłem wszystko, pojechałem do Komputronika do Warszawy, odebrałem wszystko. Jak płaciłem w kasie, to ludzie to aż blać byli za mną. Co tu mamy? Obecnie w tej firmie nie ma ładunków.
Czy ja nic nie mówię, że ktoś czy co, ale naprawdę. Nie, wiecie, ja tu nie obrażam nikogo, ale naprawdę niektóre komentarze to mnie denerwują, bo są po prostu nielogiczne. Nie, gdzie ja tu miałem skręcić? A, w prawo tutaj. Więc zejdźcie z tematu, że dlaczego ja nie kupiłem takiego a takiego procesora. Spokojnie mi było stać, żeby kupić sobie Threadrippera, zrobić hiperwydajną platformę na Linuxie, ale po przeanalizowaniu wszystkiego wyszło mi na to, że po prostu Threadripper no tak nie za bardzo by współpracował z Linuxem. No, może by i współpracował, ale nie wiadomo, jakby to się ogólnie zachowywało. Więc zrozumcie mnie szczerze, że ja wolałem sobie zrobić platformę taką pod siebie. Zrobić platformę pod siebie i tyle. Ja robiłem ogólnie platformę pod siebie komputerową i jestem szczerze zadowolony z niej. Tylko po prostu, wiecie, miałem problemy na Windowsie, bo sterownik graficzny od AMD RX 580 gryź się strasznie z systemem Windows. Pisałem do AMD, zaznaczałem jakie błędy występują i tak dalej. Niby coś tam poprawiali, ale co chwilę było to samo. Ja naprawdę się tak denerwowałem, że już miałem dosyć, więc któregoś dnia. No i co jeszcze? Windows się też 2 razy pospał. Też nie wiem z jakiego punktu. Więc naprawdę, ja się cieszę, że przeszedłem sobie na Linuxa. Na Linuxie wszystko bardzo dobrze działa, nie mam z niczym problemu. I powiem wam szczerze, oglądałem jak niektórzy po prostu przechodzą na Windowsa 11 i tak dalej i chwalą to, ale dziwne, że u kilku użytkowników YouTube'a, jak oglądałem ich instalacji Windowsa 11, to na OBS-ie było widać, jak u gościa wyjebał blue screen od razu po instalacji. Więc ten Windows 11 to szczerze nie jest dopracowany. Rzucili to samo co jak było z dziesiątką. Weźcie sobie, przypomnijcie, porównajcie sobie Windowsa 10 do Windowsa 7 Ultimate. Wszyscy zgodzicie się ze mną, że Windows 7 Ultimate był najbardziej zajebistym systemem. Jeżeli coś tam się zjebało, to eksplorator plików kurwa w systemie. I tylko tyle. Na dysku SSD to u mnie się tylko to czasem wieszało. I nic więcej. System zapierdalał jak rakieta. A Windows 10 to non-stop coś się działo. Ale powiem wam szczerze, że coraz widzę, że coraz więcej osób przechodzi po prostu na Linuxa, dlatego że on jest oprogramowaniem typu Open Secure.
jest wolnym oprogramowaniem, za które jak będziecie nawet sobie rozprzestrzeniać po swoich znajomych, czyli na płytkach rozstawiać czy w wersji live na pendrive'ach swoim znajomym, to nie pójdziecie za to do więzienia, bo to jest oprogramowanie Open Secure, które możecie kopiować i nawet rozdawać. To jest system dla ludzi, którzy po prostu są za biedni, żeby kupić Windowsa. A pamiętajcie, że idąc do elektromarketu jak Media Expert, Media Markt i tak dalej, to kupujecie laptopa za 3000. A wiecie dlaczego jest 3000? Bo 500 zł płacicie za Windowsa. A weźcie ofertę laptop bez systemu. Zapłacicie 2,5. Dziękuję. Zawsze macie alternatywę. Możecie sobie zainstalować Ubuntu, Minta, Linuxa Maboxa, Zorina. Dystrybucji Linuxa jest w opór i jeszcze trochę. A Windows jest jeden. I wiecie co? I też nie zawsze będzie chciał działać jak trzeba. To jest śmieszne dla mnie, że ja uczestniczyłem w programie Windows Insider w Windowsie 10 i ja non-stop wysyłałem do Microsoftu non-stop, co wychwyciłem. Ten system głównie działa dobrze, dlatego że ja non-stop siedziałem i kurde testowałem ten system w opór, kurde, jak się dało. Ale i tak wszystkiego nie wychwyciłem. Więc po prostu przeszedłem na Linuxa, na oprogramowanie Open Secure. No, jak włączam komputer, to pojawia mi się logo UEFI Gigabyte, a potem się grub włącza, gruber, że czy wybrać system Linux, czy zaawansowane ustawienia Linux, czy tryb UEFI. Wiecie dlaczego? Bo ja mam za nowoczesną płytę główną i jeszcze nie wszystko dobrze działa. No niestety, tak jest i tyle. Bo producenci płyt głównych i innego sprzętu po prostu nie dają sterowników na czas. Gdzie on tam jest? A, policja niemiecka? Panowie Niemcy, wy tam kurde kierowców ciężarówek zostawcie. Ooo! Ja się za bardzo rozpędziłem. Nie, dzisiaj będzie krótki film, po prostu chciałem to i owo powiedzieć. Nie no, z tym procesorem moim to mnie rozpierdoliliście, po prostu. No niestety, no, pewne jeszcze braki w sterownikach w Linuxie są. Na przykład od płyt głównych to pewne są braki, ale to już na bieżąco jest łatane, więc nie jest źle. Zaraz tu się Windowsiarze uaktywnią, którzy są właśnie głównym problemem Linuxa, bo Windowsiarze opłacają troli internetowych, którzy gładają właśnie nieprawdę na Linuxa. A wiecie skąd to wiem? Z Darknetu. Ja tam wyczytałem właśnie taką śmieszną rzecz, że użytkownicy Windowsa, ci bogaci oczywiście, opłacają troli internetowych, żeby pisali jak to ten Linux jest chujowy i tak dalej. Ale zadam wam proste, logiczne pytanie. Czy któryś z was tak naprawdę siedział na tym Linuxie? Założę się, że połowa nawet nie siedziała. Gdzieś tam słyszała, że jego kumpel gdzieś tam w garażu może ma komputer na Linuxie. I to wszystko. Wy się boicie tego systemu jak diabli. A przecież na przykład ja mam telewizor Finluxa 40 cali, na którym jest postawiony Linux.
Tylko to jest Linux w wersji na telewizory. Ja nie mam Android TV, ja mam Linuxa na tym telewizorze. I wiecie co, ten Linux działa o wiele lepiej niż ten zasrany Android TV. Powiem wam szczerze, ja nawet bym nie chciał mieć Androida TV. Jeszcze, żeby mnie Google podsłuchiwało. Jeszcze tego brakuje. No. Więc Linuxa macie na telewizorach, Linuxa macie w swoich telefonach, bo Android jest oparty o Linuxa. Ludzie, naprawdę, cholera. Linuxa używają nawet jako podstawowy system operacyjny na międzynarodowej stacji kosmicznej. Dlatego, bo Windows tam powodował różne problemy i się chłopaki przerzucili na lepszy system. Tak jak ostatnio mówiłem, życzę wszystkim zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Pozdrawia Piorun Elektryk. A dlaczego Piorun Elektryk? A to któregoś dnia opowiem. Jest to związane, oczywiście to przezwisko jest związane z prądem. Jestem elektrykiem, hobbystą. I tak samo naukowcem hobbystą, astronomem, fizykiem hobbystą, inżynierem hobbystą, samoukiem. Sam się wszystkiego nauczyłem. Dziękuję, do widzenia. No i wiecie, ogólnie o to mi właśnie chodziło, żeby po prostu wam powiedzieć, co mnie naprawdę gryzie. No, niektórych komentarze są naprawdę durne. Ja mówię poważnie, że wy znacie się, wy macie swoją wiedzę. Ja mam wiedzę, którą zgromadziłem przez 15 lat zabawy z komputerami. I na początku te komputery to były wyciągane ze śmietnika i różnych innych tak dalej. 70?
A powiem wam szczerze, że temperatura nie jest taka zła. To jest tak bardzo wydajne chłodzenie w tym komputerze. Więc tak jak wam mówię, no to tak właśnie jest fajnie. Ja wiecie, nie mam nic do nikogo, piszcie dalej różne komentarze, ale po prostu najpierw obejrzyjcie film do końca i pomyślcie, że ja może mam inne preferencje, jeżeli chodzi o procesory i podzespoły komputerowe niż wy. Każdy chce podkręcać, ale wy w ogóle się zastanowiliście, czy to ma w ogóle sens. Czasem to podkręcanie niewiele daje. Podkręcacie procesor i uzyskacie ile? 8, może 9 klatek? To jest nic. Jakbyście uzyskali 20 albo 30 klatek, o, to jest coś. A takie coś to mnie śmieszy po prostu. Dla mnie to jest żałosne. 8, 9 klatek. A procesor będzie się, kurde, gotował jak kartofle w garku. No, niestety, tak to jest. Okej, dzięki za wszystko, miłego dnia życzę. Trzymajcie się.